Siema, siema, albo się nie ma. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Siema, siema. Czekajcie, tu jeszcze sobie pyk, pyk. Witam wszystkich. Mirek, Jakubik, Filip, Roll, Tears, Merfik, Silver Dragon, Jacek, siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poczekamy, aż się wszyscy nam tutaj zejdą, zlecą i zaczniemy działać, słuchajcie. Zaczniemy działać. Widzę, że panowie jeszcze się między sobą tutaj witają. Yamaya 95, siema. Otison, siemano. Baron, siemano. Szeryf, siemano. Hubert, Arkusz, Basia i Piotrek. Podróże z wujkiem, Mikołaj. Witam wszystkich. Tak, tak, oczywiście, że będzie zapis. Zawsze jest zapis. Matamet, siemano, Matamet. Czekajcie, tu jeszcze coś z tą kamerką tak tu zmykniemy. O, chyba będzie teraz lepiej. Patryk PL, siemano. Melduje się do pracy, no nie przesadzaj, Jacek. Dobra, moi drodzy, to co? Ładujemy się do naszej premci. Dzisiaj będziemy jechali ze szkiełem. Krzysztof, siemano, Roszyk, Jakubix. Już się witałem, dobra. Ładujemy się do naszej premci, moi drodzy, i patrzymy sobie na mapę. Patrzymy sobie na mapę, jak nas dzisiaj nasz pasterz poprowadzi. Ruszamy z Rawicza. Oczywiście na mapie fikcyjna Polska. Z Rawicza lecimy sobie, słuchajcie, tutaj będzie masakra. Przez Bojanowo, Kaczkowo, Leszno, Lasocice, Wschową, Jędrzychowice, Głogów. Także to jest te tereny, którymi jeszcze nie jechałem. Potem przelecimy raz, dwa, wiecie, koło Jesusa w Świebodzinie niedaleko. Odbijemy sobie na Komorniki, a w Komornikach przepłyniemy promem. Chyba przepłyniemy promem, albo przejedziemy tunelem bardziej. Siema Witek. I teraz polecimy sobie stąd, z Komorników, pojedziemy sobie tym pociągiem, powiedzmy, do Malborka, z Malborka pojedziemy do Tczewa i ktoś tam chciał, żeby za wszelką cenę do Chojnic pojechać. Ja wam powiem, że ten teren mi bardziej interesuje, żeby się przejechać, także myślę, że sobie też pojedziemy tutaj do Chojnic, ale zobaczymy, jak nam czas na to pozwoli. Palimy najpierw naszą maszynę. Tylko mi powiedzcie. Jak będzie nas. Jak będzie wszystko tutaj słychać. Komorniki, nie komorników. Ambasador do. Ja powiedziałem komorników? Ambasador Jamajki. Pepe, dawaj do Chojnic. No zobaczymy. Jeżeli nie pojedziemy, Pepe, to na pewno przelecimy się do Chojnic. Także mamy renówkę w manualu. Ciągniemy, słuchajcie, 22 tony szkło pakowane. Trochę duże jak na nią. Promem do Malborka, tak. Promem z tego, z Molo. Z Molo popłyniemy. Znaczy, Dominik, nie śmiej się, ja po prostu nie wiem. To autor sobie wymyślił. Silver Woman, witam. Witam, Silver Woman. Premium słychać dobrze, a mnie słychać? Żeby mnie było słychać. Siema, Mateo. Prom kolejowy, no. Czy to jest eksperymentalna beta? No to jest jeszcze beta. Oj. To jest jeszcze beta, ale z tego tu Matameta możecie się pytać, na czacie jest. Bo z tego co wiem, to chyba ona będzie wydana dopiero na patch 1.39. Także ja jeszcze jadę na 1.38. Siema Mietek, Adrian, siemanko. Mateo tam był u góry, witałem się chyba. Paulo. Filip. Okej, okay, siemanko.
nie mogę tutaj zobaczyć, czy mnie dobrze słychać. Powiedzcie, czy mnie dobrze słychać, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, byle nie za. Mateo, no to jest EVR. Marcin Ziemma, siema. No, Matamet tu właśnie pisze, że to jeszcze nie jest wszystko, bo pod Wrocławiem dojdzie 5-6 miejscowości. Pięknie. Siema, Kamil Sulski. Mógłbym zaśpiewać. Dobra, jak to by miał weekend, Kamil? A szybko mi minął. No to elegancko. A nie, no bo ja myślałem, Mateo, że ty mówisz, że fajnie gada, że wiesz, myślałeś, że ja skąd idzie mam. To EVR, EVR. Wyśmienicie ciebie słychać. Dobra, dzięki. Siema, Filip Stankę. Śliski siemanko. Podróże. Matamet, czy będą na mapie tereny Kamienna Góra. No właśnie, teraz możecie męczyć Matameta w sumie. Ja mogę sobie włączyć radyjkę i mogę sobie jechać, nie? Jak tam zrobię? U mnie dobrze. Seba, siema. Siema, Seba. Tak, Maciek, widzimy się, tylko ja nie ustawiam powiadomienia. Bo na YouTubie coś się mi takiego stało. Nie w tą stronę. Gdzie ty kierunkowskaz? Na YouTubie mi się coś takiego stało, że ja nie mogę włączyć powiadomień na daną godzinę. Mam duży problem, bo mi się tam takie okno wyświetla, gdzie tej godziny praktycznie nie widać. O, Matamet napisze SUV, właśnie. Niebawem wyjdzie ta mapa, ale kiedy wyjdzie, to jeszcze dokładnie nie wiadomo. Bówek, siemanko. Właśnie miałem się pytać, Bówek, czy twoja mapa będzie działała, twoja nakładka? Bo ja już pobrałem sobie tą twoją mapę, ale nie wiem, czy ona będzie to działać. Muszę spróbować. Nie, Jacek, no żartowałem, ja nie będę radia włączał. Gdzie tam? Ale Renia, słuchajcie, to nie jest ta najmocniejsza Renia i ona ma problem z tym szkłem. Ona ma problem trochę. Uj. Ja tu pojechałem. FC Kacper, siema. Co tam jakieś pożarełło jest? Ale grzmotno, ja pitole. Jak po FR zrobić dźwięki Magdo Magnumki? No, ja też bym chciał Lucius, żeby zrobił. Fajnie, gdyby zrobił VR do Magnumki dźwięki. Oj. Jak tu polew, no proszę cię. Nie, Jacek, cały czas jest ten Wiesiek. Cały czas jest. Pokazywałem je tak na początku. Teraz jedziemy. Nie będę pokazywał mapy co chwilę. To co my sobie działa na wersji 1.38. A, no bo to jest wersja 1.38. Nie wiem, czy Matamet coś tam na dole zmieniał. Siema, Bombel, witam Bombel. Pisał coś kiedyś EVR? Adrian, jedziemy do Tczewa. Jedziemy do Tczewa. Mogę wam tak mapę pokazać, no, w ten sposób, jak tam będziemy się poruszać mniej więcej. Bojanowo, Kaczkowo,
jakie miejscowości tam są. Ja będę miał tą mapę włączoną, żebyście mogli u góry sobie chociaż podejrzeć. No jak są znane, to okej. Okay. Bojanowa nie było. Cześć, prosto po powrocie. Siema, Michał Z. Adamcio, siemanko, Adamcio. A ja jak ten, Janusz lewego pasa. Nie no, przyspieszymy do tych 90, żeby tą lorkę wziąć. Adrian, blisko twoich okolic jadę. No widzisz, Kaczkowo i dalej jest Leszno, który jeszcze. Bo ja tu w ogóle tych terenów nie znam. Ja bardziej tam jestem zainteresowany Starogardem Gdańskim, chociaż też tam tych terenów nie znam. Tak. Trochę za głośno te dźwięki z gry seba. Ta Renatka się męczy. No męczy się, 20 parę ton w tej Renatce, to ciężko jej jest. Mogę trochę ściszyć dźwięki z gry, nie ma problemu. Czekajcie, gdzie ja to... Urządzenie audio, to tu ściszę i teraz będzie lepiej może. A no faktycznie, one dają ostro tutaj dźwięki. Moci się, no. Płoci się. Czy do tej mapy podejdzie promoc? Nie, 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 Arturo. To jest na oddzielnym w ogóle module mapa. W innej skali. To jest tylko fikcyjna Polska. Tu nie ma żadnych innych map. Oj. A dzisiaj będę jechał, coś widzę. Jakoś tutaj wężykiem. Seba, dzięki bardzo, nie ma sprawy. Arturo, nie ma sprawy. No i do tej mapy możecie sobie potem pobrać, jeżeli wyjdzie do tej wersji, jeżeli ona wyjdzie tam na 1.39. Jak będzie... Kamil, do Tczewa jadę. Jak będzie dodatek Bufka, bo ta mapa Bufka tutaj działa, on tam dolne tereny dodaje. Na mapie Bufka ja jechałem chyba na zeszłym streamie, to miałem tam wszystko powiedzieliśmy, nawet Bufek. Zresztą Bufek tu też jest na czacie. No fikcyjna to jest ta najnowsza Zenon. Fikcyjna działa na 1.38. Zwężenie będzie, zwężka. A oni się zagapili, i ja też. Czekajcie, zaraz musimy tu komuś wymusić trochę. No jedź tym. No co za wrek? Patrzcie, co za wieśniak. I teraz na Żary, tak? Na Żary, w prawo Leszno. W sumie Leszno możemy faktycznie objechać. Zenon, tylko tej jeszcze nie pobierzesz, bo nie ma jej na jej jeszcze, ona nie jest jeszcze wydana. Widzida do przodu, tak jest. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Leszno. Jesus, no Matamet, powoli. Ty mi tam napisałeś, słuchajcie, Matamet mi fajnie napisał, wysłał mi mapę, a wtedy napisał, tylko nie krzycz za bardzo, kurde.
Chłopie, kim ja jestem, żeby krzyczeć? To jest ważne, że mapa chodzi. Że wychodzi nowa wersja. Słuchaj, słuchaj, a nie tutaj krzyczeć. Bo kto się odważy krzyczeć? A to już jest nowy salon Mercedesa, nie? Bo ja wam powiem, że ja tego salonu Mercedesa nie widziałem jeszcze w grze. Na tej nowej. Ja w ogóle salonów nie obejrzałem, one już są chyba na 1.38, one dopiero wyszły, nie? Od 1.38 one są. Jeszcze sobie tam pojedziemy na drugą stronę, na tą stację. Ja tu muszę sobie shifter przykręcić, wszystko luźne jest, panie. Tak, to jest live, all inclusive, właśnie, all inclusive. A czemu ona zgasła? W tym dźwięku jest, słuchajcie, jeden błąd. No jedź tym. Moim zdaniem jest jeden błąd, że ona czasami, na przykład jak wy za szybko puścicie sprzęgło, a ona wam zgaśnie dopiero po chwili, słuchajcie. Napędzamy świat muzyką, proszę. Dobra, i tam sobie... To już jest chyba koniec miejscowości, tak? Ja sobie zrobię półkę pod shifter do fotela. A, powiem ci, ambasador, to by nie było głupie. Tam już jest koniec, to tam nie będziemy dalej jechać. Ja myślałem, że on... To AI jest w ogóle do kitu, nie? Tylko Matamet, ty teraz musisz zrobić nową tą miniaturkę swojej mapy, bo zobacz, ja mam tam ten kawałek tylko, a ta mapa już jest tak rozbudowana. No ale wiesz, co niektórzy tu chcą i się wcale nie dziwię, żeby ogarnąć, wiesz, chociaż jak jest doprowadzone. Policji żeśmy wymusili teraz. Za 10 zł zrobiłeś? Ambasador? Tylko kurde, jak tutaj do tego fotela? Musiałbym coś popatrzeć. A Peter mi zrobił nową, mogłem wysłać w sumie. Co Peter ci zrobił nową? Ale te ronda mi się tu podobają. To jest fajnie, ja tego nie widziałem. Skąd te ronda są, że taki pas jest jakby oddzielony wąską zielenią? Też mam półkę pod shifter przytwierdzoną do fotela. No w sumie to by było dobre, ale tu gdzieś na boku. Ten fotel jest taki trochę tutaj ręką będę haczył. I taki trochę jest niewygodny, mi się wydaje. Nową mapkę, to jego robota. A no widzisz? Sprzedam felgi, siema. Bo ja dzisiaj tak robiłem tą, mówię, tą, to zdjęcie wstawiałem, mówię, kurde, ale teraz ta miniatura tu nie pasuje. Lucius, nie, stoi jak nie przybył, bo ja czekam na kasę na Tip and Donation, słuchaj. Cały czas czekam na kasę, z tego co Bohun mi pisał, Bohun czeka od... Ja teraz nie pamiętam, od lipca? Nie pamiętam, ale kupę miesięcy Bohu czeka. Lasocice, kurde, w ogóle nie znam tych miejscowości jej. W Brick odwoła płaskowniki. No właśnie, ja też ambasador, jak coś bym sobie coś takiego, ale powiem ci, ja rzadko korzystam z tego hashiftera. Rzadko już teraz. Olek, Magnum, to Magnum. Mati2411, siemaneczko. Podłokietniki wywaliłeś.
No w sumie faktycznie, ale kurde, jak ja sobie tak gram, to ten podłokietnik mi tu pasi normalnie. Jedziesz w stronę Lubuskiego, teraz do Wschowy. Tak. Bizonek, teraz do Wschowy jadę. U góry zresztą widać Wschowa, tam jest stacja benzynowa i zobaczymy, co tam jest. Siema XT. Ale Adamcie, umówmy się, jeżeli bym stracił gwarancję, to jakbym wysłał województwo lubuskie, widać, jakbym wysłał tutaj spód fotela, to bym te odkręcił, bo po co je też wysyłać? Ja bym przykręcił bezinwazyjnie, ja myślę, do tego trzpienia od podłokietników. A jak samochodem przemieszczasz się? O co tu chodzi? Nie lubię Magnum, Olek. A tam każdy lubi co innego tam. Paweł Kupiecki, dzięki wzajemnie, miłego popołudnia ci życzę. Maciek tu się pytał, a dobra, odpowiedziałem Maćkowi. O, jesteśmy we Wschowej, tak? Nie we Wschowej, to Wschów we Wschowie, a Wschowa we Wschowej. A tu nie ma nic poza stacją i już tu jest jakiś, o, cmyk, cmyk. Starostwo powiatowe, sąd rejonowy, ale tam jest koniec już. No właśnie, w tym stojaku jest tam uchwyt do haszyftera, także ja nie muszę do fotela przytwierdzać. Mówię, o, dzięki za suba. Gdybym tego stojaka nie planował, to bym musiał. No, podłokietnik, wyrzucać podłokietnik, nie chciałbym wyrzucać podłokietnika, szczerze powiedziawszy. Delikatesy centrum. I Bredronka. Prawilna premiumka, Lutrzys. No, prawilna premiumka, powiem ci. Zakochałem się w tym dźwięku. Gdyby nie dźwięk tej premiumki, to bym pewnie EVR-a dźwięków nie kupował. O proszę. Matamet powrócił, słuchajcie, ze swoimi dźwiękami. Tak, Arek, ekipa dzisiaj działa. Mietek, słuchaj, my wiemy, kim ty jesteś. Przestań już zawracać dupę, chłopie. Bo męczysz tą dupę, męczysz za każdym razem, nie? Matamet, no chłopie, no bo tam brakowało, na zeszłej wersji brakowało w niektórych miejscach tych dźwięków. To nawet Bohun tam na swoim materiale mówił, że te dźwięki chyba coś ci nie poszły, że nie działały. Na nowszej wersji, tak? Dobra nutka, no pewnie, że dobra nutka. Jezu, shifter mi się odkręca, słuchajcie, jaka beka tu jest. A, bo na dole on nie jest przykręcony, a ja mówię, co on się tak rusza? On się nigdy tak nie ruszał. Kiedy jakiś konwój? Nie wiem, kiedy jakiś konwój, wiesz? A, wszystkie działają, no to dobrze, bo tam było jestem hardkorem chyba gdzieś w jednym miejscu. No dobrze, one muszą działać. A co tu biegło? Hej! Co tam biegło, panie? Tam coś w zboże uciekło. Co ja patrzę? A ja tu mam jeszcze stary ten, słuchajcie. Ja mam starego Road Advisora. Bo ja mam dwa, słuchajcie, on się nie podmienił. I patrzę, co ja mam tutaj? PM, Monday, masakra. No tak, wy wiecie, kim ja jestem, a ja wiem, kim... Dobra, weź już, gościu. Bujaj się stąd, jak ci się nie podoba. Piotr Wałbrzych, siemka już po obiedzie. No to posmacznego ci powiem.
O właśnie, właśnie, Lucius, pięknie, dziękuję. Jeden z tych niedojebów, który lubi wracać na każdym streamie pod innym nickiem po prostu. Jego to mówię, jego to bawi bardzo. Matamet jeszcze brakuje, będę brał cię w aucie, no. Tylko wtedy trzeba się przyszykować na to, że film będzie blokowany pewnie, znaczy zarabianie, ale to idzie przeżyć. Co to było? Schlichtingowa? Co to jest Schlichtingowa? Siemano Nomad, witam. Sorry, jak ja kogoś nie zauważę, ale jestem tutaj trochę... A nie wiem ty, czemu jest takie opóźnienie, Lucius. Wiesz, ja patrzę na telewizorze, to też jest bardzo duże opóźnienie. Mam włączony sobie tam na telewizorze stream, żeby w razie czego widzieć, kiedy wywali. Kupa Kabra, pozdrawiam serdecznie. Ja dopiero wychodzę, na streamie dopiero wychodzę, kurde blade, z samochodu. Ten hit z Franceski, no. Pewnie Adrian, dawaj, w drzewie możesz wskoczyć. Iceman, siemanko, witam ciebie, Iceman. Województwo Dolnośląskie wita. Teraz przez Głogów będziemy jechać. Romo, z tej strony Rafał, no witam. Popatrzeć na bieżąco, jak to tutaj wygląda. Jakub Sybiga, wracasz, super. Super, super, że wracasz. Słuchajcie, pierwszy raz mi się rzuciła ręczny w ruchu AI w oczy, tak. Jeszcze mi się tak nie rzuciła ręczny w oczy. Różowe czapeczki, tak, trzeba Lucius przygotować. Ale wiesz, na niektórych to już nie różowe czapeczki, to już by trzeba było coś innego wymyślić, bo to już naprawdę jest... Chyba musimy o tym jakiś film zrobić, wiesz, Lucius? Ja muszę o tym jakiś film zrobić i pogadać trochę o tym, bo siedzi mi w głowie bardzo dużo pomysłów, nie? Bo jesteśmy w Głogowie, a tu tylko dwie stacje i po drodze jakiś tu warsztat i tu po lewo jakaś firma, oczywiście Bredronka musi być. Albo baniki. No, kolejny. Gumowy młoteczek, tak. No na to się nic nie poradzi, widzicie, nie? Kurde, ale tutaj to skrzyżowanie, to rondo, to jest taka petarda. Dziukuelio, pokazałbyś mapę, a pewnie, że ci pokażę. Ogólnie tak ona wygląda, zobacz, tutaj cały dół od Drezna aż po Syców. Potem masz tutaj Wołów, Płochowice, tutaj nie wiem jaki to jest region. Wtedy lecisz sobie do góry. I tu w do góry w Świebodzinie możesz odbić, a nie, na lewo możesz odbić jakieś Pożadło i Torzym, tu jeszcze nie byłem chyba, Międzyrzecz,
A wtedy lecisz na komorniki i z komorników lecisz, o, Bydgoszcz, może do Bydgoszczy też można tym pociągiem dojechać. I do Malborka, a z Malborka możesz tutaj lecieć aż od Malborka do Chojnic. Heniek Sadownik, witam. Sugerowałbym wyłączyć szlagbówka, bo zastępuje nowe tereny. Ty, to ja mam szlagbówka włączony? Bo coś mi tak nie pasuje. Kurde, ale jak ja teraz wyłączę, to mnie cofnie, bo tam są też firmy. O ja pierdzielę, ale się zrobiłem, bo ja tylko twoją mapę w sumie podmieniłem. Ryszard, tak, ona jest na 1.38, tylko ona jeszcze nie jest wydana. Czekajcie, ja muszę aż zobaczyć, żeby nie było, bo ja teraz nie wiem, kurde. Czy ja szlagbówka zostawiłem? Fikcyjna? Szlagbówka mam zostawiony, słuchajcie. Czyli ze szlakiem bówka to mi tutaj działa, ale ja na tych rejonach nie jestem, ej. Ale beka, to mam nadzieję, że to będzie działać dobrze. Ej, moja kawa mi, kurde, stygnie. No, to dobrze, Matamet, że ja dołem nie jadę, ty, bo to by była lipa dzisiaj. To by była straszna lipa. Ale Renatka się tutaj pooci, kurde, z tą naczepą. Mama, tak chodzi o emeryturę Gitiego na kanale po 5000 godzin obecności na czacie. Ufolutek, siemanko, Ufolutek, fajnie, że jesteś. A Knapik też jest, tak, Jacek Śliwa. Tylko nie włączam go, bo trochę się znudziłem, a tutaj ja chcę słyszeć teraz Renatkę, tylko chcę słyszeć. Mat, siemaneczko. Czekoladowe Aro. Dzięki za info, że w ogóle już skończył live. Mitusek, siemka Mitusek. Witam, witam Mitusek. Troszkę musimy tylko przycisnąć, bo my faktycznie będziemy jechać i jechać i jechać i nie dojedziemy. Nie, Ryszard Wielki. Fikcyjna Polska jest na oddzielnym, osobnym module. Ona nie jest żadnym dodatkiem. Ale żeby ją mieć, no jedź tym dziadostwem w prawo, no. Żeby ją mieć, musisz mieć wszystkie DLC, bo na fikcyjnej znajdują się tam różne modele z tych DLC. Dokładnie, te nasze dziurawe drogi wróciły. Bardzo fajnie. W niektórych miejscach. Bardzo fajnie. No i nie ma się co oszukiwać. Jest taki ten polski klimat landówek, no. No, Adamcio, trzymaj się. Przemuś, siemanko, Przemuś. Zagapiłem na czat, zobaczcie, człowiek się tu rozpędzi, zaraz musi, kurde, zjeżdżać. Tak, mapa Matameta, oczywiście. X-Lightuś, siemanko, X-Lightuś. Mitusek, no to nie będzie działać. Mapa Matameta działa na osobnym module, na oddzielnym module. Kacper, no czy cię coś ominęło? No ja wiem, sobie zobaczysz potem. Soprano dwójka, siemaneczko. Nie patrz na to, Matamet. To jest ten spieprzony Road Advisor. Bo ja tu jeszcze grałem na tym starym Road Advisorze, a ja już mam nowszy. Ty nie patrz na to. Nie patrz na to, patrz na serce.
A, to trzeba na mapie zobaczyć. O, na mapie masz 253 km. Na to nie patrz, matament. W sumie jak byłem w menadżerze modów, to mogłem zmienić tego rotatwisora. Skorpion, co miałem dziś na obiad? Pity pane z jajkiem, jak ci to coś mówi. Nie chciało mi się dzisiaj robić. Kupiłem sobie takie fajne schabowe, ale jutro sobie zrobię. No, ta mapa się magicznie rozciągnęła kozacko. Fajnie, mi się podoba, że ona się tak rozciągnęła. Nie przypuszczałbym, że aż tak. Jak ja zobaczyłem tam chyba u Matameta... A, live'a miałeś mieć, co tam nie wyszedł coś ten stream. Bo tam widziałem Starogard, mówię, o ja, popierniczyło gościa już. Idzie sobie grubo. Znaczy w dobrym tego słowa znaczeniu. I zaczną się dużo rond po całej trasie. Czemu nie MTD Renault? Bo to nie jest jazda firmowa, Kacper? To jest przedstawienie, to jest taka pokazówka tej mapy? Pity pana, Jakub Musik? Pity pana to w Szwecji jest taka, jakby tam powiedzieć, ziemniaki i kiełbaski, albo jakiś boczek, albo jakieś mięsko krojone w drobną kosteczkę. Także kupujecie sobie taką pity panę w markecie gotową, powiedzmy cały kilogram, i to jest tylko, że wrzucacie to na patelnię, troszeczkę to tam podsmażycie, prawie podgrzejecie. No i to się je oczywiście z jajkiem najlepiej i z buraczkami tymi. Z buraczkami w occie najlepiej, takimi w plasterki krojone. Zymusek, Siemka, dzięki za suba. Kto tu mnie zasubował? Surowiec, Sebastian Surowiec. Jaga, siema, witam serdecznie. Jaga, siema, nie, mapa nie wydana jeszcze. Czyli prawie nasze swoje... Tak, tak, Nomad, to jest właśnie to, tylko że ich... Wiesz, nie można porównać ich, tych kiełbasek, do naszych. Nieważne, jakie by nasze były, jakbyś kupił te najtańsze, to będą lepsze niż te ich tutaj, kiełbaski. To już tak jest, niestety. Głogów lubię cały czas wąskie drogi i rad i dużo lasu. No, a my teraz jedziemy sobie... Długie, proste autostrady, duże węzły, to jest to, dokładnie. Dandy, pytanko do ciebie, jaka jest twoja gra dzieciństwa? Gra dzieciństwa? Jeżeli chodzi o dzieciństwo... To taką pierwszą grę, jaką ja miałem, znaczy w jaką ja grałem, to jeszcze jeździłem do mojego wujka, do Bolszewa. Oni wtedy wynajmowali dom w Bolszewie, pamiętam, zanim nie wyjechali do Niemiec. I on miał taką konsolę z kręconymi dwoma joystickami. I ten, grało się w tego tenisa, góra, dół, albo na boki. No a potem to co? Potem to już Tetris. Commodore 64 to był Test Drive 4, pamiętam, miałem. Gra dzieciństwa to było podwórko, to był rower, nie, było, nie siedziało się w domu i nie grało się, bo nie miało się komputera. Pamiętam, jak się wozi... Ale Nomad, moja żona jak przyjeżdża, to też przywozi. No teraz też przypłynie w... We wtorek przypłynie, z poniedziałku na wtorek, także w poniedziałek jadę do Karlskrony, słuchajcie, sobie na noc, bo rano o 7 moja żona zjedzie z promu, 15 po 7 i żonę będę odbierał z promu, także ja sobie już w poniedziałek jadę, sobie dzisiaj zabukuję hotel, żeby sobie tam jedną nockę przespać się, żeby rano być wypoczęty, tak mi jeden z moich szefów doradził. Także być może się zobaczymy, słuchajcie, z Karlskrony w poniedziałek, wieczór, po południu albo coś. Ketrap, siemaneczko, sorry, ja tu nie widzę niektórych. Chris Christophers, dzień dobry, Chris Christophers. Także być może się zobaczymy. Daniel Liban, siemaneczko. Także Nomad to jest do dzisiaj jeszcze. Kiełbasę, mięsa nie przywozi, ale... Ocet w plasterkach, Jacek Śliwa. No nie, buraki w plasterkach, w occie. Niedługo święta Bożego Narodzenia, znowu 10 kg więcej, Jakubik, nie gadaj. Siemanko, Paweł Bartczak. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Świnoujście.
Na promodzie 2,50 jeździsz od wczoraj. No, ja już na 2,50 już chwilę jeżdżę. O, petarda sprawa, nie fajna. Petarda sprawa, 2,50 już promod. Jeszcze jak masz wszystkie DLC, to jeszcze polecam ci Polanda sobie do tego pobrać i chłopie. Poniedziałki i wtorki. No Lucius, to będę musiał, wiesz, no teraz ja już nie będę tu sam, moja żona przyjedzie, to wiesz, to już nie jest tak, że ja sobie będę grał, ile będę chciał, ja muszę się, wiesz, dostosować, to już nie... Co to za rynówka, bo był zwykłe premium. Pozioma do Tczewa jadę. Słuchajcie, będziemy tu zaraz wyprzedzać, bo... Premiumka się chce rozbujać, ale jej, teraz ona dostała w twarz zimnym deszczem, to ona ma chłodzenie lepsze. Rusmapa i Poland Rebuilding, pięknie, pięknie. Ja Rusmapy niestety nie mam. Niestety nie mam, także możesz mi podesłać, ale nie, kolejność to mi nic nie da, bo tam trzeba te Road Connection. Teraz już na 1.38 zostanę bez Rusmapy na razie. Jo, ale faktycznie teraz jak ja tak patrzę, ma tam na tych tablicach ta czcionka jest taka malutka dość. Patrzcie, nie? Faktycznie ta czcionka jest taka mała, mi się też wydaje teraz. Tomasz Ciesielski, witam Cię Tomasz Ciesielski. Robcio, siemanko Robcio. O, ja widzę, kurde, tu mnóstwo tych samych ników wpada, fajnie. Tomasz Ciesielski, dzięki, witam bardzo serdecznie w Pomagierach. Dzięki za wsparcie kanału oczywiście. Graku.pl, a taki team z Matametem. No ja myślę, że Graku po prostu ma tam swoje w głowie i on tam, z tego co ostatnio z nim rozmawiałem, szuka powoli czasu, żeby chłopakom w Polandzie pomóc. Poczekajcie, bo tu ktoś pytanie jakieś zadał długie. Ciężko, że zmieścić niektóre rzeczy, no były jeszcze w realnych proporcjach właśnie. O, witam Tomasz Ciesielski, dziękuję bardzo. Realne, ale mamy swoje. Właśnie Graku, witam Cię Graku, fajnie, że jesteś. Kurde, przeleciało mi to pytanie. To ja też witam. Maksiu Nowak, dzień dobry. Witam, Maksiu Nowak. Czekajcie, ja wyjdę tylko i przewinę trochę, bo to jest pytanie od Skorpiona. Czy jest modyfikacja, aby mod odkrył mi dużą część miast na mapie świata? Jakiś mod był, a jak nie ma moda, słuchaj, to możesz pobrać gotowego save'a na dany patch. Z odkrytymi już wszystkimi miastami. Wczoraj ekipą z Barcelony na samą górę Islandii. No ładnie, 4500 km. Dandy powiedział, bo Dandy się z tego Graku bardzo cieszy, że ty szukasz tam miejsca w swoim grafiku. A już dobre. I zgaśnie. Patrzcie. Dopiero po takim czasie ona zgasła. Zamsus, siemaneczko. Robcio, jaki ładunek mam, chłopie? Ja mam 22 tony szkła. To na tą rynówkę, nie wiem ile ona ma, 430 koni chyba? Jaka to trasa? Czy był pan kiedyś w Wieliczce? Wiem, gdzie jest Wieliczka, ale nigdy nie byłem w Wieliczce i bardzo tego żałuję. Może mi się uda w końcu pojechać do Wieliczki. Co to za frajda mieć wszystko odkryte? No Mac, to jest właśnie to, że niektórzy chcą, ale nie ma co ich hejtować za to, bo... Niektórzy grają inaczej, nie mają tej potrzeby odkrywania wszystkiego, tylko chcą mieć wszystko odkryte i sobie po tym jeździć. Robcio, a... Kamil Korzekwa, siemanko Kamil.
A wtedy wiesz, jak masz wszystko odkryte, to masz wszędzie, z każdego miasta możesz już wziąć dostawę. A jak nie masz jakiegoś miasta odkryte, to z tego miasta dostawy ładunku żadnego nie weźmiesz, nie wjeżdżając tam na przykład, nie? A, Graku, proszę bardzo, już widziałeś, cwaniaczku? Reykjavik, Palestyna, 8. Oj, oj, Jacek, to jest za dużo na mnie. To ja 8800 zrobiłem w zeszłym miesiącu. 8850 chyba. Przez cały miesiąc. Fikcyjna Polska 1.4? O, 30 zł za odcinek. To jest fikcyjna Polska od Matameta. Ja nie wiem, jaka to już jest nawet wersja, ale to jest ta wersja, która będzie na 1.39, tylko jeszcze będzie dodane trochę. Szkło opakowane. Ja odkryłem, zrobiłem wszystko sam. No jest Mirek, ale wiesz, nie każdy tak jeździ, wiesz, o co chodzi. Nie ma co nikogo hejtować za to, że chce mieć wszystko odkryte. Niech sobie ma wszystko odkryte, jak chce. Sulechów. Jedziemy z Sulechowa i lecimy dalej. Dobra, zjechać. Cztery godziny, Jacek. 4 godziny zrobiłeś to. Jak w 4 godziny zrobiłeś? 8000 kilometrów? No co ty teraz, jaja robisz ze mnie? Jak ty zrobiłeś w 4 godziny 8000? Chyba na warpie. O tu, o, cicho, Graku, Graku pisze. Widziałem, znalazłem skrzyżowanie, stację i maka, gdzie byłem się spotkać z dziewczyną z Tindera, zrobione kropka w kropkę. Dziewczyna też była zrobiona w kropkę tam, gdzie się z nią spotkałeś? Żarcik oczywiście. O kurde, Skorpion znowu już wali pytania. Ten pasek hut jest chyba... Tak, tak, ten pasek jest ze starej wersji. Bo kurczę, na profilu, gdzie mam dużo miast odkrytych, tam mam boost terminala plus promocja. No właśnie, nie mam zleceń, no właśnie. Kosmonauta z Kambodży, siemanko. No dlatego mówię, Skorpion, musisz poszukać... Poszukaj sobie jakiegoś save'a najlepiej, bo nie wiem, czy jest mod na to. Być może, nie powiem ci, ale na pewno możesz sobie gotowego całego save'a ściągnąć z wszystkim odkrytym. O! Jest i Jesus! Jesus Christus! Siema! Tylko Matamet ten... O, największy pomnik, największy na świecie pomnik Jezusa, 33 metry. Tylko ten Jesus nie ma anten na głowie, słuchaj. Nie ma anten na głowie ten Jesus. Ile kilometrów? Tam coś z 200 kilometrów zostało. Słuchajcie, 16, ja mogę posiedzieć do tej 18 dzisiaj spokojnie. Także mamy czas. I taki płat. No tego już nie chciałem Matamet mówić, bo nie będę się wymądrzał, jak sam nie potrafię zrobić. Wiesz, o co chodzi. Ważne, że on jest. Ja bym chciał, żeby chociaż on był gdzieś wstawiony na Polandzie i na... No, na Polandzie. Chociaż z daleka, żeby do niego nie podjeżdżać, ale żeby on był widoczny. Na żywo jeszcze większy. Powiem wam, że Nomad, ja chcę w ogóle pojechać sobie do Świebodzina. Tylko kurde, nigdy nie mam czasu. To już jest nowa wersja, ale jeszcze nie pełna anonimowy. Jeszcze nie pełna wersja. Jeszcze tutaj będą dodatki. Jaka 16, jaka za 15 będzie 16. No 16. No za 15 minut będzie 16, no. Co mi tutaj teraz ten GPS zrobił B? A, bo teraz ja będę musiał jakoś tu obrócić. To jeszcze kawał drogi tam. Albo ja przejechałem, albo tu coś tak jest. Z Płocka, moim miastem, ruszyliśmy na Barcelonę 2,5, a stamtąd na Islandię. Okej. Także my sobie dzisiaj możemy trochę tutaj pojechać. Źle pojechałem, ale już mnie kieruje z powrotem. Zaraz zawrócę. Także dzisiaj możemy sobie trochę pojechać. A tu i tak czekajcie. Jak to tutaj? Jak to mnie tu... A, bo to mnie tu kieruje... A, ty! To mnie tu kieruje na Międzyrzecz.
I mogę se tędyk pojechać. Z Międzyrzecza mogę se pojechać. Tu też nie mam odkryte tego. E? To wy na to? A to sobie tu walniemy. Dobra, tu sobie walniemy. Tak. Cattleland Crops Matamet. Ja nie mogę się zabrać. Dzięki Antek za suba. Ja nie mogę się Matamet zabrać w Cattleland Crops. Przegapiłem, tak, przegapiłem zjazd. Beta nowej. Piotr GT, siemaneczko. Fajnie to wygląda, fajnie. Na mnie zrobiło duże wrażenie to ten przejazd przez tą rzekę, gdzie są te takie wały z piasku od tych fal, tak? Nie wiem, gdzie to dokładnie jest, ale na mnie to zrobiło duże wrażenie, jak to u Bohuna widziałem jeszcze. Ja wtedy nie miałem tamtej wersji mapy. Bardzo duże wrażenie. No my sobie pojedziemy przez Międzyrzecz do góry i tam dopiero w prawo skręcimy. Piotrek Szerszeń, witam Piotrek Szerszeń. Teraz można jechać sobie 90 elegancko, renia rozpędzona, pięknie. Dojedziemy do góry i tam sobie gdzieś skręcimy w prawo. Paweł Kupiecki, no piękny jest ten, o dawno Nyski nie widziałem. Piękny jest ten dźwięk kurde. Naprawdę piękny jest ten dźwięk. Pojechał. No Seba, mówiłem, że dojadę do góry i w Międzyrzeczu tam na prawo odbiję. Tam ciężko mi było GPS-a ustawić. Także jeszcze kawałek do góry i tam sobie skręcimy w prawo na samym końcu. A nie skręcimy sobie tam, bo musimy skręcić tu. Międzyrzecz. Chciałem jeszcze wyżej jechać, kurde. Słuchajcie, im więcej szarych dróg odkryjemy, tym lepiej, nie? Tak, Jakubik, ktoś tu potrzebował, nie pamiętam kto, ale ktoś potrzebował save'a z wszystkimi miastami odkrytymi. Co to i tak jeździmy po terenach 1-3. Najciekawszy przed wami. No tak, no jak wjedziemy tam do góry nad Czew, ja jestem tam normalnie ciekaw jak tam będzie. A ja po tej mapie bardzo mało jeżdżę. Jeździłem. Marcin, wolisz sam odkrywać? No rozmawialiśmy o tym. To każdego jest, wiesz, każdy ma tam swoje podejście do tego. Gość napisał dlaczego chce odkryte i nie ma co z tym dyskutować. Nagadający GPS, no pewnie, że jest modyfikacja. No przecież już od jakiegoś czasu mamy gadającego GPS-a. To bardzo wyhamowałem. No, Jakubix. To jest to, o czym ja mówiłem, że pewnie, że jest. Stare tereny trzeba by w końcu doznakować. Kamil, tak, ja mam Kamil. Tutaj wchodzisz sobie w menu gry. Ja tego nie mam włączone, mogę to włączyć. Ale czekaj, dźwięk. I teraz tutaj szukamy sobie
O, jest Tomasz Knapik. A jest włączony. Polski Tomasz Knapik. Dlaczego nie działa? Głośność nawigacji. Gdzie jest nawigacja? A tu jest. I proszę, i teraz jest. Wjedź na rondo w pierwszy zjazd. Czekajcie, jeszcze tu muszę tylko zrobić sobie. O, palnąłem tam nigdzie nie. O właśnie, Lucius ci dobrze napisał. Mogłeś być niebieski, to ty nie chciałeś. I byś w takich sytuacjach właśnie ty byś był. Gdybyś był, chociaż Lucius tu dzisiaj zareagował bardzo ładnie. Kurde, teraz pod górę tą renówką ruszyć, to będzie masakra. Jaka wersja gry? 1.38. Bardzo dobrze, Jakubik, to się chwali. Trzeba sobie pomagać. Nie trzeba, to tak nie jest, że ty sobie napiszesz, że chcesz być niebieski i jesteś. Nie, nie. Masz Juszkiewicza? Chyba mam, ale nie wiem, czy mam włączony, wiesz? Ale mi Knapik bardziej pasuje jakoś. Siema, Kamil 85. Bardzo ładne Robcio. Mi się bardzo podoba tam rozbudowanie tego Calais, chociaż ja tam często nie jeżdżę. I wyko by ruszyło. Ja tam nie jeżdżę. 20 metrów, skręć w lewo. Ale ogólnie bardzo ładnie, że ruszają te tereny, że zmieniają skręć to wszystko. W lewo. Jak skręć w lewo? Nigdzie nie, w lewo. Oh, yeah. Dzięki za subka. Nie trzeba. Bardzo mi się podoba ten Calais. Cofnę się jeszcze do tego. No pięknie to jest zrobione. I nie wiem, czy to już jest, czy to dopiero będzie, ale gdzieś u kogoś widziałem, że wjeżdżał, słuchajcie, na wagon, na ten pociąg do Anglii. Forrest, odpowiesz na pytanie? Można się zgłaszać do twojej serii z kamerką. Jak chcesz, możesz się zgłosić. Jak VS-ka ma ten rok, to możesz się zgłosić. 20 metrów, skręć w prawo. O, Jakubik, zgadza się. Adam Nowotek, siema. Zgadza się. Iveco ma to coś w sobie, co czego żadna ciężarówka nie ma. Chociaż ja uważam, że premiumka też. Premiumka, magnumka, one mają coś w sobie po prostu. Ciema Max 247, witam. No, nie trzeba. Jak może wyglądać z zewnątrz Renault Premium? Jak Renault Premium. Teraz jedziemy, gdzie tam jest Trzciel. Tak, Trzciel. A jeśli po reaktywacji, bo była 2 lata temu otwarta, no, podeślij mi Worec na Facebooka w wiadomości. Podeślij mi linki, ja zobaczę sobie, jak to wygląda. Jakiś opis zrób taki konkretny. Tylko jak tam, wiesz, jeździ 2 kierowców i tydzień temu została reaktywowana i chcesz ją pokazać tylko po to, żeby ludzi ściągnąć, to nie pokazuj, bo ludzie bardzo szybko od ciebie pójdą, jak w ten sposób będziesz działał. Jezus, jak tu wąsko, panie, jak w Polsce bym był. Nie, nie ma żadnego tuningu. Realistic Traffic Intensity? Ale po co ci to? I to mi się podoba właśnie. Cmentarze jakieś przy ulicy, to mi się podoba. Miesiąc temu reaktywny. No Worec, podejść, ja sobie zobaczę. Smoku XL, siemanko. Na wieki wieków, amen. Co sądzisz o nowych naczepach? Robcio, ja sądzę, że bardzo dobrze, że coś robią. Natomiast dostałem
dostałem fajny temat od kierowcy, który jeździ na gabarytach, przynajmniej jeździł. I jego zdanie chciałbym poruszyć, ale to poruszę, jak po prostu będę z tymi naczepami jeździł, powiem. Bo ja uważam, że bardzo dobrze, że idą w jakąkolwiek stronę, że robią cokolwiek do gry, na dodatek za darmo. Nie musimy tego kupować. No ale, ale zawsze jest to ale właśnie, zawsze jest mało, mało, mało nam. Zobaczymy tylko, gdzie jesteśmy, żeby tak... Zobaczcie, tu już jesteśmy, tu już lecimy prosto na komorniki przez Nowy Tomyśl. Jeszcze w Nowym Tomyślu odbijemy na A2 tutaj w lewo i już do komorników będziemy śmigali. Stopian zesąd, panie. Za ponad 20 metrów skręć w lewo. Chyba ty, trzciel. Jakie my mamy wyrazy, słuchajcie, trzciel, trzciel, nie? Mówimy trzciel. Skręć w lewo. Weźcie teraz wytłumaczcie jakiemuś zagraniczniakowi, jak ma czytać trzciel. Ja jadę. O, matametu, tam znak ruszyłem. Andrew, siema. Mephisto, witam. Nomad, już było. Już był tam jakiś wyścig, był samochody wyścigowe. A czy fury były ustawione? I jakaś muzyka tam w którymś momencie była. Dzięki za suba, Adam. Mnie brakuje pół roku jak na... No, brakuje tu pół roku. No, Robcio, czas leci jak smog, nie? Wilkowo koło Świebodzina. Ten Solaris Urbina, co pracują nad nim, będzie petarda. No, będzie petarda, na pewno. Ja też Skorpion te bus terminale wtedy sprawdzę. Powiem ci, że sam z ciekawości i po Polsce. Po Polsce normalnie będę jeździł. Tylko tam będę musiał sobie wymyślić, bo tam niestety tych bus terminali nie ma, nie? Co tu, panie? Jakiś parking z budą? Z budą z hamburgerami było? Z hot dogami? Jakub Farmik, elo. Zlot Audi TT, miłość Matameta. No, Audi TT to jest piękne, ale ta jedynka jest zdauniona już teraz. Jak już jest ten nowszy, to ta jedynka jest taka trochę z... Znaczy... Nie jest brzydka ogólnie, no ale w porównaniu do tej nowszej wersji, no to już tak trochę jak ten garbus do chrabąszcza tak trochę wygląda. Aczkolwiek Audi TT mi się od początku podoba. Także bardzo lubię Audi TT, to nie jest, że ja, wiecie, tu coś mówię, tam były głosy, tak, jak w Smiga. To nie jest, że ja tutaj hejtuję starsze Audi, bo nowsze wyszło. Mi się podoba bardzo Audi TT. Bardzo lubię to auto. Nie wiem dlaczego, ale ta nowsza wersja to jest po prostu petrada, jak to się mówi. Matamet, nie smutaj się tutaj. Robcie, czy czekam z niecierpliwością? Nie, jeżdżę po tym, co mam. Na singlu chcę grać w promoc, to trzeba mieć DLC? No, żeby mieć promoc, musisz mieć DLC. To samo przez się mówi. Czyli jak chcesz grać na singlu w promoc, to musisz mieć DLC, bo promoc wymaga. Już mapy nie dostaniesz. Marcin, już mam tą, co mam, tej nie oddam. Nie, ja bardzo lubię, mówię, ja w porównaniu, jak wychodzi nowszy model. Tylko to nie jest polonez, że każdy nowszy model wygląda tak samo, tylko mu dupę obetną, dodadzą jakieś lampy zdechłe. To jest Audi, wiadomo. Wjedź na rondo w pierwszy zjazd. Rondo, zjedź. Poznań, Warszawa, płatna, przybliż płatne. Lewej strony. Wszystko płatne. Skręć w lewo. Siemanko, Grzesiek Topik. Jak pojedziesz dalej DK92, to będzie salon używanych ciężarówek. A gdzie mam tą DK92? Ale już nie jadę DK92. Tutaj już objechałem zeszłym razem, także tutaj wylatujemy teraz. Tutaj już wylatujemy na główną i lecimy. Ale w ogóle debus Volk nie zwalnia tempa i chyba zamierzają dalej kolejne autokary. No niech robią fajnie, bo... Dobrze powiedziane, Marcin Nowak. Uj, 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 ty! Patrzcie,
Nie da rady tutaj. Że ten nowy polonez od starszego różni się ilością rdzy do pół roku. Racja. Ciekawe jak z mapą Hongary. No tam coś niby ją dostosowują, ale nie, chyba nie wiem czy coś dodają. Ostatnia wersja, którą ja pamiętam, to jak dodali te jeżdżące tramwaje, co Tibor mi jeszcze podesłał. A wiecie czy jest konwój na Halloweenowy? Halloweenowy chyba. Ja tam zaczynam przygodę z maszyną, Daniel Liban. No to gratuluję, Daniel. Gratuluję, maszyna piękna, fajna gra, ale do ogarnięcia za dużo, nie mam czasu na nią. No. O, Daniel 1977, siema, chyba cię nie widziałem. Jakubek, witam Jakubek. Damian, o Damian, siema Damian. No męczę tą Renię 22 tony, chłopie. Ona jest bidna, bidna kobitka jest. Ale daje sobie radę dziewczyna, jakoś sobie daje radę. Byłem zajęty jazdą, no a i tak widzisz tutaj palę, czasami walę w znaki. Na jakim modelu autokaru czy autobusu miejskiego jeździsz? A, no to Skorpion jak coś, to ja będę tam... Będę się posiłkował bochunem. On tam już jeden chyba ten autokar, czy autobus... On tam już chyba ten mod miał ogólnie, to on będzie wiedział o co chodzi. Dobra, tempy mat wrzucamy i ciśniemy. Już nie mamy dużo, nie mamy dużo do przejechania, słuchajcie. Jeżeli Matametu tu nie porobił żadnych objazdów i nie będę musiał przez las przenosić Renatki, to będziemy szybko w miarę. Kurde, ale aż bym se popatrzał normalnie na streama, na telewizorze. Jakub Farming, ty się pytasz któryś raz, chłopie, zobacz sobie gdzieś na społecznościach, na ogłoszeniach. Nikt ci nie odpowiada trzeci czy czwarty raz, a ty cały czas o to samo pytasz. Ponoć serwer jest na multi, więc może i kowuje. No to proszę. Silent Bob siemanko, ja ostatnio na MS Flight Simulator z Polo siedzę. O, proszę bardzo, nic tu nie ma, absolutnie. Czemu ja ci nie wierzę, Matamet, że ty tu nic nie wykombinowałeś? Taka długa, prosta i niciwo? Kancierta nie budiet? A jakie jest spalanie tej Renatki, słuchajcie, bo ja już... Ooo, spalanie... 38,8, teraz 27 mi ciągnie. Oj, moja ręcznia by mogła dużo nauczyć. No, podejrzanie to zabrzmiało, dokładnie, Danko. Strajk w Częstochowie. No, strajki w całej Polsce, nie? Mateusz Tomaszewski, siemka. Robcio, ciekawe, czy w mapie fikcyjnej Polski są specjalne transporty. A wiesz co? Nie wiem, Matamet są specjal transport? Matamet tajemniczy. Matamet, jest specjal transport tutaj? Dobre pytanie, widzicie? Ja bym na to nie wpadł. Niespodzianki muszą być niespodziankami, no tak.
też prawda, to jest racja. Ale słuchajcie, jechać tą Renatką, w sensie w grze, to jest normalna przyjemność, jak się te dźwięki słyszy. A, taka czysto testowa, okej, ma tam. 15 km. Ale na Polandzie też tam, pierwszy przejazd to tam albo raptem pilota nie możesz dogonić, albo w ciebie jakiś pilot wali, czy w niego ruchę jaj, także... No, nie na te drogi gabaryty. Orlen. Proszę, jest Orlen. Po jednej i po drugiej stronie, panie. Siemanko, Werten, witam ciebie. Ale jak ona się poci na tej dwunastce, lekka góreczka, 22 tony i ona stęka, ona kwiczy. Maciek Podłużny, w opisie streama masz cały opis i tam jest G27 kierownica. Słuchajcie, ja ostatnio patrzyłem na tą kierownicę, jeszcze z Januszem siedziałem na Discordzie. Kierownicę G923, słuchajcie, to jest niby... jakaś nowa kierownica. Ja pierdzielę, to jakby wziąć G29 i jej tylko kolor z guzików pościągać. No w Polandzie tak, mi chodzi na fikcyjnej, ale w Polandzie ogólnie też pierwsze przejazdy na tym jednym nie działają tak, jakby trzeba było. Niektóre. Ja już tam potem któryś raz, ja z Grakiem siedziałem i przejechałem te. Co taka głośna ta Renatka, Werten? Głośna Renatka, ja już ją ściszyłem. Jak widzę, co się dzieje w Polsce, tak sobie myślę, dlaczego Szwecja jest tak daleko. Ale Danko tutaj też teraz zaostrzają, jak to się mówi, ten rygor. Tylko oni zaostrzają rygor, mówiąc ludziom, co mogliby robić, żeby polepszyć. I słuchajcie, tutaj to tak fantastycznie działa. Dwa dni temu było ogłoszenie tego, co ludzie powinni robić. Słuchajcie, to jest pusto na ulicach. No do tego jeszcze dochodzą teraz te czerwone dni, czyli to nie ma nic wspólnego ze strefami. Red Adagar to są takie dni... to są takie dni świąteczne bardzo mocno. Dzisiaj jest właśnie taki dzień. Ale to jest, słuchajcie, pusto. Rafał Olejniczak, w Szwecji jeszcze większy bałagan? No nie wiem, z czym masz większy bałagan, ale... Nie będę tu się z tobą licytował, gdzie jest mniejszy bałagan, gdzie większy, bo to nie ma sensu. Iceman, siema. No ty jedź! Daniel, mi się wydaje, że tutaj ogólnie jest takie podejście. Ja już tutaj chwilę jestem, Daniel. Także wydaje mi się, że tu jest takie podejście od góry do dołu. W sensie od tych, co rządzą, po tych, co pracują na najniższych szczeblach. Jest takie podejście, że się tutaj wszystko robi dla kogoś, dla drugiego. Żeby ułatwić komuś życie, w sensie. I tu nikt nikomu tak naprawdę nie robi pod górę, nie? To jest dużo tłumaczenia, musiałbym wam tutaj przykłady podawać, takie konkretne. Na razie nie chce mi się tego robić. Ale właśnie to ludzie są sami sobie winni. Tu Grzesiek dobrze pisze. Dobrze Grzesiek pisze, że my mamy tak wbite do łba, że jak nam się powie, nie róbcie czegoś, to my jesteśmy jak dzieci. To my to będziemy robić. I to w tych momentach nieważne, czy będziemy gadać, czy jest COVID, czy go nie ma, bo COVID jest.
Wirus jest. Tego nikt nie zaprzecza, że on jest. A czy on jest w takim stopniu, jakim oni mówią, czy w mniejszym, czy większym, w to już nie będziemy wchodzić, słuchajcie. Jakby go w ogóle nie było, to by tylko był taki kraj jak Polska, który by sobie wymyślił jakieś restrykcje i wtedy moglibyśmy o nim gadać. Natomiast no, my mamy taką mentalność, no dlatego w Polsce jest tak, jak jest. A do tego jeszcze to wszystko jest wykorzystywane przez władzę, czyli o, kocham Polskę było właśnie na billboardzie. Czyli oni coś wywołują, żeby ludzie się tym zajęli, a oni sobie robią po cichu swoje drugie. Także to tak wygląda, no. Bo w Szwecji władza jak nakłada zakaz, to sama go przestrzega. Jacek, oni nie nakładają zakazów. Oni tutaj się nie nakłada zakazów. Oni wychodzą z takim założeniem, że trzeba zrobić to i to. I ludzie to po prostu robią. Szkoda, że jakoś nikt nie narzeka na piratowirusa. Uj! Na którego dziennie umiera... A, dobra. Grzesiek. Kto się wodze wybrał? No, w politykę nie ma co brnąć. No, także są, COVID jest, ten wirus jest, słuchajcie, to nie ma co mówić, że go nie ma. Tylko, że moim zdaniem to nie jest w takim stopniu, jak to jest przedstawiane, że... Dlaczego w Polsce wszędzie trzeba raptem chodzić w maskach? No bo w Polsce nikt się nie słucha, nie trzyma żadnych odległości, no. Mnie co prawda tam nie ma, ale no, przecież rozmawiam z żoną, rozmawiam z moimi dziećmi, no, przecież słyszę, co się dzieje. Nikt nie trzyma dystansu. Tutaj spróbujcie stanąć blisko za kimś w sklepie. Spróbujcie. Ten rok, ja chcę ten rok już skończyć. Robcie go, rok jak rok ci powiem. To rok nie ma z tym nic wspólnego, wiesz? Po prostu taką sytuację teraz mamy i koniec. Trzymaj się prawej strony. Potem zjedź w prawo. Lisek, siemano Lisek. Zjedź w prawo. W prawo zjedź, Dandy, w prawo! Dlatego ja wam powiem, że ja się tutaj bezpieczniej czuję. Naprawdę czuję się tu bezpiecznie pod względem tego naszego wirusa, bo tutaj jakoś to jest tak w miarę ogarniane. No jak się widzi, słuchajcie, kolejki karetek, ludzie z wypadków, ludzie z zawałami muszą stać 2 godziny w karetce przed przyjęciem w ogóle do szpitala. I to już nie jest to, że ktoś tam jakąś propagandę robi. No to jest straszne, słuchajcie. Strach być starszym i strach chorować teraz w Polsce, w naszym kraju. Mateusz Dębski, EVR. Daniel, ludzie są. Jak to jest, że w Szwecji jest przestrzegane? Ludzie mają inne podejście. Z młodymi ludźmi tu jest problem. Problem jest z młodymi ludźmi, bo oni się nie chcą stosować, ale ogólnie w Szwecji ludzie się stosują do wytycznych. Ja myślę, że powinni zamknąć szkoły. Kamil Korzekwa, nie powinni zamknąć szkoły, tylko powinno się jakoś restrykcje wprowadzić, żeby one były przestrzegane. Rząd powinien inaczej rozmawiać z ludźmi. Trzymaj się prawej strony. Iceman, no piękne dźwięki. W prawo. Piękne dźwięki. Słuchajcie, teraz jedziemy na te tereny nasze. Skręć w prawo. Na te całkiem nowe tereny pojedziemy. Ja tylko czekam, jak pozamykali cmentarze, słuchajcie. Ja tylko czekam, jak ten nasz mały cesarz będzie gdzieś na internecie go sfilmują, że on poszedł sobie na grób brata i bratowej. Trzymaj się prawej strony. Potem... 16 godzin jeden zawołowiec. Ej, tu w prawo. Zjedź w prawo. Potem jedź. Ty, co to za lech tam jest? Co to za budynek? Jakby, nie wiem, 24-pak tam stał. Czekajcie, gdzie to mnie tu prowadzi, ty bojat? Za ponad 20 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Port kolejowy Wielkopolska, Pomorze. Upanie!
A Tametu, ty mi chcesz powiedzieć, że ja mam tym pociągiem jechać? Ja mam przenieść sobie wszystkie te... te pierdoły? Paweł Elo, BMW, siemanko. No dokładnie, Silver, ja czekam, aż Karakan pójdzie. Dobra, słuchajcie, na tym etapie się żegnamy. Dziękuję wszystkim za wizytę dzisiaj. W kolejnym odcinku polecimy sobie na górne tereny. Taki mały żarcik, sucharek. Kurde, Matametu, nie można było tu do góry wjechać? Matametu, jest tak pięknie. Czekajcie, muszę się cyk. O, już jest. Ja chcę zobaczyć, słuchajcie, wiecie co ja chcę zobaczyć? Ja chcę zobaczyć sobie tamten ten fyrtel. Tu jest jakaś zajezdnia. Franowo. Tutaj nie byłem. Chcę zobaczyć, co to tutaj jest. Wiecie, tak po prostu, żeby zobaczyć sobie. Skorpion, dobranoc. Już zawał. Marcin, przestań. Nie zawałuj tutaj, chłopie. Fajnista mapka. No kurde, Matamet ma pomysły. I tu też można pobierać jakieś zlecenia może? Czy nie? Skrypt przeprawy się buguje, jak trigger nie jest... A spoko, Matametu. No idę właśnie tego Lecha zobaczyć. Ten Lech mi najbardziej tam siedzi w głowie. Już nie chciałem tam z drogi. Tu jest ten Lech, bardzo ładnie, browary wielko... Ej, ale jak to jest fajnie zrobione, panie! Taka już tak blisko jestem, a... panie! Mnie to się podobać bardzo. A i teraz tu byśmy byli, a tam już do tego Lecha nie podjedziemy. Ty, ale bardzo ładnie, to fajnie to jest zrobione, ej. Takie cipuszki, bym powiedział. Ty, ale tu jest... 16, ja pierdzielę, ile tego tu jest nastawiane, Matametu. No idziemy, Hasiu, tak, idziemy, Hasiu. Pięknie, pięknie, fajnie to wygląda, podoba mi się to. Naprawdę bardzo fajnie. A i tu jest jakiś market duży. Tam E brakowało. Gdzie brakowało E? Dobra. Wjeżdżamy teraz na pociąg. O co ci tu z piesełem stoją, ej? Z dogiem? A, do Bydgoszczy jeszcze nie idzie. Pomoże. Ale Bydgoszczy jeszcze nie można tutaj. Bydzie po drodze zostawiamy. 17 zł. Doktor Faust. Szały nie ma, dupy nie urywa. To zależy komu się co podoba. Mi się bardzo podoba. Dobra, i jesteśmy, słuchajcie, tutaj i teraz lecimy przez Malbork do Tczewa. Pisało browary wielkopolskie, a chyba miało być browary wielkopolskie. A? Wielkopolskie. Piesy z piesem. Daniel, ale Daniel, nie musisz ukrywać zaraz, jak komuś się mapa nie podoba. Wiktor Pacyna, elo! Panie! No i teraz jesteśmy na terenach, na których żeby nie byli, pany i panewy. Dokładnie. On nic takiego nie napisał, to, że dupy nie urywa, no. To, że mi dupy nie urwało, to nie znaczy, że mi się ta mapa nie podoba. Bardzo ładna jest. I tych terenów się nie spodziewałem tutaj.
Myślałem, że ma tam etu dalej, coś tam będzie, jakieś takie tereny, z których ja w ogóle nawet z nazwy nie kojarzę. Zjedź. A tu się okazało... Kolejarz, siema kolejarz. Jest dostępny mod od Mateo na fizykę? Nie wiem, Mateusz, musiałbyś poszukać, ale od Mateo teraz ja nie mam linka przynajmniej. Drukarnie nie wyrabiają z inflacją. Iceman, no to już się doczekać nie można na aktualizację, żeby pośmigać, no. 20 metrów, skręć w prawo. O, żebyś wiedział, na aktualizację jak Matametu tam doda tą resztę. Skręć w prawo. Macio, twoje strony, Malbork. A jak Malbork, to ja jestem ciekaw, czy my tu zamek znajdziemy gdzieś w oddali. Wejherowo też będzie. No chyba cię gnie, dopiero o las jak będziemy chodzić? Ja bym chciał zobaczyć twoją wersję Wejherowa. Dokładnie, łatwo się mówi, a zrobieniem to jest najciężej, właśnie o to chodzi. Macio, tczew two, a tczew, dobra. Nie, Skorpion, nie mieszkałem w Bydzi, tylko tak mi się, wiesz... Tylko tak się po prostu, tak po prostu powiedziałem, Bydzia. Jedź prosto. No, zielone, żebym nie musiał stawać, no. Dzięki za subka. Ty z Malborka i widzisz tu realizm? Bardzo się cieszę, Daniel Liban, bo... Ja nie z Malborka, to mi ciężko jest cokolwiek mówić, wiesz? Ten mi teraz musiał to zasłonić tym swoim. Czuchów i ława, proszę, prosto czuchów, w lewo i ława. Trzymaj się, Max. No dla mnie też takie obce tereny, no bo ja nie stąd, nie? Tak jest, Skorpion, dobrze pisze. Cieszmy się, że w ogóle coś jest robione. Że nasze polskie tereny są robione. Przez Poland Rebuilding, przez Matameta tutaj. I przez Promoc też, bo Promoc też teraz robi już polskie tereny. Także cieszmy się z tego, że coś jest robione. No kolejarz, kanał prosperuje, no są widzowie. Jestem ja. Szukałem tego zamku, ale chyba nie znalazłem. Tam coś jest. Wiktor Pacyna, gdzie jedziesz? Do Tczewa. Dokładnie, Grzesiek. Starym moderom już się nie chce, a młodym też. Właśnie to, co z Grakiem żeśmy rozmawiali, że mówi, przychodzą na miesiąc, półtora i... Tyle ich widziano. Paweł, zawsze tak było, że wszyscy narzekali. Ja swego czasu też trochę narzekałem. Może nie narzekałem, sapałem trochę. A potem mówię, kurde, chłopie, weź się ogarnij. Będziesz widział, zaraz będą mosty po prawej, jak będziesz na moście. Jo, ej, jest, no mówię, ta wieża to było. Ej, panie.
Trzeba wyłączyć tego dziada. Trzeba włączyć to, cyk. Proszę. I zamek w Malborku jak malowany normalnie. Pięknie ma tametu. Czekajcie, tylko musimy sobie zrobić... Musimy sobie zrobić jasno. Klient niech sobie czeka. Na czerwonym, Piotr Wałbrzych, to nie jest ważne. Tak, a nie z ciągłym narzekaniem, bo człowiek... A człowiek też, im taki starszy jest, tym więcej trochę narzeka na różne pierdoły, a potem tak siedzi i sobie myśli, kurde, chłopie, ty byś nawet jednej ulicy nie zrobił. A tutaj narzekasz, że to, że tamto, dobra, tutaj nie będziemy się zatrzymywać. To Pawulon robił. A tamet, jaki Pawulon? Ja wiem, że trochę inaczej powinna być taka bardziej... No Daniel! Dobra, ja tu na czerwonym jadę, panie. Ale pięknie, mi się tu bardzo podoba. Naprawdę, Matamet, myślałem, że Świebodzin... że Świebodzin to już jest taki, wiesz... Taki szacun, mówię, nie? Ale no Malbork, no, powiem ci, ten zamek, pięknie to jest zrobione. Co to znaczy? Trzymaj się prawej strony. Co tam z Medieval? Nie gram w ogóle w to. Jak będzie już po pandemii, to nie wiem, czy byłeś w Turcji, ale generalnie polecam się wyrobić na wakacjach. Nie, Skorpion mnie tam nie ciągnie w ogóle, wiesz? Siemanko Maciek, lepiej późno niż wcale. Dokładnie, mapę się ogląda. Tutaj teraz się nie jedzie dla przepisów, tu się mapę ogląda. Ale Malbork... A powiem wam, że ja tu sobie chcę stanąć, żebym tylko nie spadł gdzieś, ej. Mi to jest za mało, słuchajcie. Ja muszę zobaczyć to, ja muszę to zobaczyć tak z bliska prawie. Wiecie, że ja lubię łazić ogólnie, nie? Po mapach. Dokładnie. Narzeka jeden z drugim, a trawnika nie umiałby zrobić. Trawnika, pff. Trawnika, żeby trawnik chociaż. Ej, kurwa, panie, patrz, co tu jest? Malbork, tego by nie było widać. Widzicie? Człowiek jak jedzie tak z ciężarówki, to za przeproszeniem gówno widzi. Teraz czekajcie, tu był jakiś chodnik. Idziemy kole zamku sobie. Ale beka. Ale beka. Pięknie odwzorowana miejscówka, Michał Z. Tak. No zobaczcie, no szkurde blade. No matametu. Nie możesz chociaż czegoś, kurde, do Polanda, żeby oni wrzucili? Ja pierdyle, normalnie mur, sobie po nim idziemy. Tu co prawda nie wchodzimy. Tu są haszcze, uwaga. Widzicie? Cyk. I jest nasz zamek. Tutaj te mury, elegancko. Koło zamku jest most drewniany. No, nie przesadzajmy, to już poza mapę praktycznie wychodzimy. Tu jest jakiś most, ale ten most już nas nie interesuje. Kurde blade. Czekajcie, a z drugiej strony... Gdzie tu jest? Tutaj jest. Tutaj od ulicy widzimy tak zamek. Tu można wjechać. A, tu już nie ma nic, dobra. A w sumie racja, ale ten... No, bo po co mamy jeszcze raz do czasu się cofać, nie? Ale pamiętam, że tam przy tym zamku są właśnie takie jakieś bloki, bo ja już tam dawno nie byłem, ale... Ale pięknie to jest zrobione. Kurde, to trzeba mieć jednak łeb, żeby tak to zrobić. Ten mur... To trzeba mieć łeb jak sklep, panie. Dobra. Jedziemy dalej. Ten most to jest imitacja tego drewnianego. No widzisz? Gdzie na mapie? Restauracja Magdy będzie. Na mapie jesteśmy tutaj. Już wyjeżdżamy z Malborka i lecimy tu do Tczewa.
Naprawdę czapki z głów, kurde, i to bez cukrowania żadnego. Szczera szczerość, szczera prawda. A jakieś 150 km od Malborka służyłem w wojsku. Haha, w Toruniu. Gnojewo. Ciekawe, czy będzie Gnojewo, stacja po lewej stronie. A Gnojewo było, a stacja była po lewej stronie? Chyba nie było stacji. Czekajcie, włączymy sobie tą mapę. Łaziłem po nim piechotą. Naprawdę mi się podoba, kurde. Naprawdę. Karol, Bolszewo, witam! Bolszewo! Daniel Liban, była, okej. Jedź prosto. Arek, musisz poczekać. Pierwsze będzie Wejherowo. Ty jesteś młodszy chyba od nas, albo w naszym wieku. A Wejherowo będzie jak Małolasty już będziemy chodzić. Także to dzisiaj Matametu obiecał. Gnojewie faktycznie gnojem śmierdzi. Może dlatego się nazywa tak. Trzymaj się prawej strony. Tutaj stacja Lotos. Szapę Boa. Kupiłeś promot, czy pobrałeś za darmo? Kupuję zawsze. Zawsze kupuję promot. Dzięki za suba. Charlie. Pięknie, 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 normalnie pięknie. Podoba mi się Matametu. WB i Spodek. Na rzecz WB i Spodka ja się poświęcę. Bo ja sam czekam na Spodek na Polandzie już kupę lat. Kupę lat czekam na Spodek. A jest droga z kocich łbów koło Tczewa? Wolę bym ich dupnął prawie. Trzymaj się prawej strony. Potem skręć w prawo. Ten bruk jest ładny. No, fajnie, to jest wszystko zrobione. Może do Starogardu pojedź. Skręć w prawo. To musimy wziąć coś lżejszego, bo... Pozdrowienia z Górnego Śląska. Daniel Liban była, no. Patrzcie, 16:40, ej. Odkryto miasto Tczew. I takie mapy mi się podobają. Dokładnie. Kolejowe pionki. Dokładnie. Za ponad 20 metrów skręć w lewo. No dźwięk wymiata. No. Silent Bob. Lux robota. No. Przyjazd na miejsce. Sean Connery zmarł. Oh. Kacper Podkowa. To nie ma żadnego znaczenia, jaki ja mam poziom w Eurotracku. To żadnego znaczenia to nie ma. Kolejowe pionki z modyfikacji pobrać sobie. Nawigacja do ETS-a sobie wpisz u wujka Google. I wujek Google ci poda różne dźwięki.
te, bo to nie moja naczepa. No Macio testuje ją przedpremierowo, znaczy bardziej pokazuje niż testowo, wiesz? Kontynuuj i zobaczymy jakieś, zarabię pieniądze z własnej ciężarówki. Szef Starogard Gdański. Proszę, do Starogardu Gdańskiego. Tutaj nie. Czersk. A pojedziemy do tego Starogardu Gdańskiego. Matamet. O, tutaj? A nie Matamet, tutaj to jest cheat. Tutaj to jest cheat. Słaby sygnał GPS. Z jakiej firmy ja to mam pobrać? Stąd czy nie stąd? Starogard Gdański. Co my tu mamy jeszcze za naczepę? A to albo to. To sobie to weźmiemy. Cyk. Przyjmij zlecenie. Skubana, skubana. Chciałem coś letkiego, a tu będzie... Nie, nie, nie wbija, nie wbija milion poziomów. Nie, tu jest cheatowane na szybko. Na tym profilu z Eltransu, który mam, to na tym profilu to jest mój poziom, ale nie pamiętam ile tam mam. Ja pierdzielę, 22 tony. Spokojnie, Filip, tak jak mówiłem, jeżeli nie dojedziemy do Chojnic, to na pewno je oblecimy. O, dzidek z kosiarką tam śmiga. Wymęczysz Renię. No, myślałem, że będzie coś letkiego, a... No ale co, Renia też musi ciągnąć. Premiumka zdechnie. Da radę, bidaczka, da radę. Za ponad 20 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. No i teraz ten autobus się zatrzyma, tak. Lekki towarek baron. No tak wyszło, widzisz, co ja mam robić? Jakieś dzidaski tam stały. Trzymaj się prawej strony. Mercedes da radę też do Berlina dojechać. No pewnie, że tak. Ale widlaki nie były do Starogardu chyba, nie? A nie podziękował. Nie, jeszcze nie podziękowałem. Czy to jeszcze nie jest ten etap dzisiaj, żeby dziękować ruchowi AI za wpuszczenie? Renia silna jak tygrys, chłopie. Ale kurde, te drogi, nie? Normalnie mi się tak podobają tu te drogi. Człowiek jedzie i ma banana na twarzy.
się wydawało, czy ja tam jakieś głosy słyszałem? Jedź prosto. Siema, muszę mieć tą mapę, Filip. No będziesz miał na pewno. Jedź prosto. Siema, Max.pl. Bizony do wożenia? O, Paweł, a czemu nie? Cwaroży. Nie no, chyba imigrantów nie ma. Co trzeba zrobić, żeby zainstalować 1.5 na 1.38? Ale ja mam tą nową wersję, wiesz? Emil. Max, tak, mam wszystkie DLC. Wszystkie. Oprócz kilku malowań. Proszę, i kolejny mały cmentarz. Pięknie, pięknie. Kolejna jakaś firma. Siemaneczko, Kamil 005. Jak mieć tą mapę? Poczekaj, aż zostanie wydana. Bo ta wersja, którą ja mam, jeszcze jest niewydana. Pokażesz torowisko, które jest po prawo? No już teraz tego torowiska nie pokażę. Chyba, że za jakiś czas jeszcze będzie po prawej stronie. No, Kamel, trochę się spóźniłeś, ale chłopie, weź chciał, to sobie cofniesz później streama, naprawdę. Jesteśmy w Starogardzie. Dzięki za suba. Jedź na rąbak, w drugi zjazd. Super, Kamel, cieszę się bardzo. Zjedź. Wypindalaj z tym. Tylko niestety ci, którzy jeszcze nie byli wcześniej, to pamiętajcie, nie sugerujcie się tym route advisorem tam u góry, bo to jest skitrane na starą wersję. Ja zapomniałem włączyć tego na 1.38. Na normalnym profilu moim zwykłym ja używam tego nowego, a tutaj jeszcze jest ten niedziałający. Banana miałeś na Polandzie? Prąd ci włączyli, no. No, macie odwzorowane, naprawdę szacun. A ile kilometrów mam, to możemy sobie zobaczyć tutaj na mapie. 5 minut, 3 kilometry jeszcze, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Jedź prosto. Gdzie ty w prawo? Ty prosto masz jechać, a nie w prawo. Jedź prosto. I teraz będziemy stali.
Siemanko, Mateusz Wętarz. Jacek Śliwa, uśmiech Dandy. Ja jestem cały czas uśmiechnięty, chłopie. Kawa? Nie, jeszcze mam kawę nawet. Za ponad 20 metrów skręć w prawo. No, Kamel, skręć trochę zajmuje. Stream jest od 15? Czy 15.30, nie pamiętam. Jedź prosto. A my jedziemy już kupę czasu, kurde. I to jedziemy ile tam? Z 300 km? Za ponad, tak, Emil Gieniec. Ja mam ją tak przedpremierowo, można powiedzieć, do pokazania. Skręć w lewo. Otwierać tu. Nie ma czasu, jeszcze trzeba na chojnicę uderzać. Taka, no zimna Jamaja, zimna już. Ale ja, wiesz, ja piję do końca, nawet jak wystygnie, to ja piję do końca. Za ponad 20 metrów. Max.pl. Gramy w farminga. Dzisiaj będzie znowuż wieczorem farming o 21, tak myślę. Farminga w ETS-a, ATS-a czasami, Farmers Dynasty, Lumberjack Dynasty. A co tu za niunia? Ej, Lala, bucik ci się rozpitala. Patrz, jak ona sobie idzie. Nie widzę go. Na premiumki nie zwracam uwagi. Przyjechałby magnumką, to może. Co za kurba. Pytałeś na grupie, czy pisać do mnie, a każdy, że tak. No, cieszę się, no co. Czekaj, gdzie ja teraz mam to odstawić? Tam za budynkiem gdzieś. Do naczepy mi wsiadła. Jaka jest wersja fikcyjna? Ja już się gubię, jaka jest wersja fikcyjnej Polski ogólnie. W każdym razie ja zawsze się sugeruję tym, że ja mam najnowszą. Ty, tu między tymi bloczkami chyba, czy za tym dalej. Co to za mapa? Kubik, przepraszam, nie widziałem twojego. Znaczy widziałem, zapomniałem. Fikcyjna Polska. Ale żem tu odwalił teraz manewra. Ej, tu trzeba podejść do tego jakoś super logistycznie. 1-4, o. Że my tu obrócimy. Jeszcze nie idzie jej pobrać, bo tej wersji nie ma jeszcze. Jeszcze nie jest wydana ta wersja, wiesz? Jamaja, te dźwięki FOR-a to pobierasz sobie z... kupujesz sobie ze strony FOR-a. Nie żebym ci tam coś gadał, nie? Jakubik, kupiłeś ETS, bo ci kasy zostało? No widzisz? Czemu ja kupiłem ETS-a? Ogólnie chciałem grać i plany miałem takie, żeby go nagrywać.
Dobra. Aktualne oferty pracy firmy i zobaczymy. Tczew, Malbork, Legnica. No Syców nie. Malbork z powrotem. Tczew, Tczew. Ej, jeszcze dalej do Tczewa można jechać. Znaczy dalej, do innego miejsca. Do Tczewa, Swarożyn. A myśmy już jechali przez Swarożyn? Ej, bo ja się tu już trochę gubię. Tak, jechaliśmy do... Ej, resetuj. To my tu nie chcemy jechać. My chcemy teraz jechać... Emil Gieniec, 1.4 będzie potrzebował dodatku Iberia. Starogard, 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 Tczew, Tczew, Tczew. Malbork, Poznań. Chojnice, patrzcie jak pięknie. Chojnice na 23 tony. Kurwa, panie. 23 tony. Nawet firmy realne, no. Matametu się stara, skubany. Trzymaj się, Danko. Czekajcie, bo się tu teraz zgubiłem. Dobrze jechałem, chyba tam był wyjazd, nie? Ja kupiłem, bo Dandy powiedział kupi i będzie po chłopie. I miał rację. No tak, no bo to jest masakra, no. Patrzcie, tak na pusto, no nawet tu z ósemeczki idzie pięknie, nie? Halo, pani, pani uważa. I zgasła. Jaka wsiara jeszcze przed jakąś niunią mi zgasła. Skręć w lewo. Kamil Korzekwa. Nie, to tak nie działa, chłopie. Anna Truskawka. Dzięki za suba. To tak nie działa, że ty powiesz, chcę być moderatorem i jesteś. Tutaj na moderatora to trzeba po prostu być na kanale. Przejazd na miejsce. Jak jest potrzebny moderator, to jest wybierany z tych osób, takich znanych, że tak powiem, zników. Namówiłem cię tym streamiem. Cieszę się bardzo. Starogard Gdański, Chojnice. Jaką to sobie cysterkę weźmiemy? Weźmiemy tą ładniejszą, wiadomo, Schwarzmiller. Moja ulubiona, panie. Cyk, przyjmij zlecenie. Nie, tak średnio. Znaczy nie, żebym nie lubił, ale żebym tam bardzo je lubił. Siostra, lubisz mnie, a ona ile? I to będzie piękny... Nie, weźmiemy sobie ze środka teraz, podłączymy się. A później sobie ją z zewnątrz zobaczymy, jaka ona jest piękna. Skąd masz głos do nawigacji? No z modów, skąd mogę mieć głos do nawigacji? Na razie, Iko, trzymaj się, Kubi. Pięknie wlazła. Wlazła pięknie. Dobra. Ile mamy do przejechania? Czekajcie, tu na mapę zobaczymy. Cyk. 86 km. To jest do zrobienia. Patrzcie, cóż za piękny zestaw. Ale... Kamil Korzekwa, pytałeś się już przed chwilą. Nie spam, nie spam. Dobre połączenie, Maciek. Dzięki. Starałem się. Ale, ale było blisko. Widzieliście to? Anna Truskawka, to są dźwięki od EVR-a. Chyba w opisie filmu
W opisie filmu chyba masz link chyba do strony EVR, a jak nie, to wpisz po prostu w Google EVR i znajdziesz tą stronę, tam są dźwięki po 2 euro. Skręć w prawo. Teraz jest do premiumki, do mana, do MP4. Trzymaj się prawej strony. Siema młody, siema. Jakub Sybiga, Wio Baśka, chyba Wio Renia. Haha, Maciek. Oj ty chamie, mogłeś już powiedzieć, że to połączenie ciągnika z cysterną było dobre. O właśnie, Lucius, dziękuję bardzo. Także... Truskawka, proszę bardzo, tutaj masz link. O, i do Forda jeszcze właśnie są te dźwięki, a ten Ford jest naprawdę kozacki. Młody, tutaj są twoje tereny, jest Malbork, Starogard Gdański, chłopie. Wjedź na rondo, w drugi zjazd. Rondo, zjedź. Siema, Filip Skowroński, witam. Trzymaj się prawej strony. Dobre połączenie zestawu, Maciek. Nie, no właśnie. Ty wiesz, Maciek, co mi potrzeba? Co mi robi lżej na sercu? Ty normalnie to wiesz. No, młody, Matamet tutaj wyskoczył normalnie. Trzymaj się prawej strony. Tak, detale na full mam. Jedź główną drogą. Na kawę, ale chyba jeszcze nie teraz. Jeszcze ja do twojej żony chcę na kawę wjechać, tylko przecież ciebie nie ma. Ej. No, tam nawet przy zamku latałem, młody. Naprawdę fajnie jest, kurde. Małopolska? Trudne pytanie, Emil Gieniec. Jedź prosto. No ten, tym patrz, jak on tu wyleciał. Jakbyś jechał do domu. O, Matametu się postarał. Trzymaj się prawej strony. No to już ci tu napisał Lucius, że nie ma. Drogą. Jedź prosto. O, tam też jakaś niunia na ławce siedzi. Nóżka na nóżkę, tyryryry. Po prawej gorzelnia, mówisz? Była? Dokładnie jak Ubix jakiś gamoń mi wymusił, tylko ja mogę wymuszać. Kawę do żywca. Jedź prosto. Przejadę, zdążę? Ej, co mi się pchacie tu? No widzisz, Pepe, bo to tak trochę jest nieskonfigurowane. Tutaj jest opóźnienie tego live'a ogólnie tak dosyć spore. Nie wiem czemu. Z czatem to też nie współgra tak jakby chciało. Wyczaiłem biały interior do Renault. No nice. Marka ciężarówki Max nie ma takiej ulubionej, jakiejś super. Zajebiaszczo to wygląda, no pięknie. Naprawdę pięknie.
Emil Gieniec, dwie różne mapy. Poland Rebuilding to jest dodatek do mapy Promoc, a fikcyjna Polska to jest całkiem oddzielna mapa i dla mnie będzie lepszy Poland Rebuilding pod tym względem, że ja jeżdżę typowo po swoich terenach. Natomiast to jest bolączka Poland Rebuildingu, że tam nie ma właśnie tych innych terenów, takich zbytnio bardzo odwzorowanych. No, Poland Rebuilding tym, że zrobił Trójmiasto w taki sposób, jak zrobił, strzelił sobie tak trochę w pysk od użytkowników, którzy lubią inne tereny. Są z innych terenów, bo tamtych terenów południa Polski nie ma tak odwzorowanych. Trzymaj się prawej strony, potem jedź główną drogą. Trójmiast, dokładnie, Trójmiasto rozwaliło system. Natomiast to jest inna mapa całkiem, to nie można porównywać. Matamet ją robi prawie sam, no tam ktoś z nim to robił wcześniej, nie wiem czy tam jeszcze robią. Ale po prostu i zobaczcie ile roboty on tu włożył w to. Kurwa, ile to jest siedzenia. Ja by to na kolanie zrobił w tydzień, nie? Ale wiecie o co chodzi. Trzeba cukrować, żeby robił dalej. To, że ja bym to zrobił w tydzień, to nie znaczy, że jemu by się chciało, nie? Rondo, zjedź. Nie, no, ale tak wracając już do trochę powagi, to jest to zrobione mnóstwo roboty. Zresztą ja tu widzę... Trzymaj się. Zresztą ja tu widzę, jak Graku się kręci, czyli w razie co, to Graku pewnie też jest w stanie coś Matametowi doradzić. Jedź prosto. Jakby potrzebował takiej rady czy coś, także... Ja tu widzę taką cichą, dobrą autokomisję, cichą, dobrą współpracę, wiecie, jak ktoś coś potrzebuje, to się pomoże, jak jest czas, wiadomo o co chodzi. No Daniel Liban, no ale nie znasz tego, dlaczego on Matametu nazwał to fikcyjna? Przecież na początku to było chyba inaczej nazwane, ale ludzie zaczęli się przypieprzać, że tego nie ma, tamtego nie ma, sram tego nie ma. Nie ma Matametu chyba dla świętego spokoju nazwał to fikcyjna. No dokładnie, Matametowi też by się nie... No bo Matamet jednak poziomy, różnimy się trochę poziomami. Ja bym zrobił w tydzień, ty w miesiąc, no wiadomo, nie? Ale nie, no to są ile godzin siedzenia, już ile razy wam mówiłem. Między bułkami a chlebem, Baron, właśnie, bo to zrobił tą mapę. Ale no to już ile razy wam mówiłem, jak tu z Grakiem, żeśmy siedzieli na TeamSpeaku kiedyś, to Graku jedną miejscówkę robił. Pamiętam do dziś, nie pamiętam, zawsze zapomnę jaka to miejscowość, ale tam jest tak, że zamek jest na jednej wysokości, chyba zamek albo jakiś kościół, a parking jest niżej i to wszystko tam, to jak Graku to odwzorowywał przez całą noc, przecież pamiętam, siedzieliśmy. Odpalili od razu. Kto się odpalił od razu? Nikt się nie odpalił. Także wiecie, no. Kurde, naprawdę szacun, no. Mówię, a tych terenów przecież wcześniej nie było, no. Trzymaj się z lewą. Naprawdę pięknie jest, kurde blade. Lublin, właśnie zawsze jak Raku zapomnę, wiesz co? A nie chciałem tutaj walnąć czegoś, Lublin to był. Siema Wiktor, witam cię, pozdrowionka tam dla ciebie Wiktor. Jak tam się trzymacie się? Dobrze się trzymacie? Jedź prosto. Zdrówko jest? Także słuchajcie, no tak to wygląda, no kurde, no zarąbiście, że... Mówię, ja na początku się bałem, że mapa Matameta będzie taka, wiecie, okrojona do tej z pierwszego rzutu, że on tak tylko będzie tam tych terenów się skupiał. No jak on tu wywalił do góry, no to kopara mi opadła i tyle. Zainstalowałem na tablecie ETS i mi nie działa, o co chodzi, no. No to fajnie, Wiktor, że wszystko w porządku. No, Mistrzostwo Świata, Graku, nie? To jest po prostu... Nie chcę tutaj oczywiście wyskakiwać, wychodzić przed szereg, ale chyba wydaje mi się, że Matametu, tak jak był cały czas zarąbiście w tym odwzorowywaniu mapy, także tutaj on wszedł na kolejny level chyba już.
O właśnie, mac, dokładnie. Nie ma co porównywać skali 1,5 do 1,19. Brawo, to jest prawidłowe. Trzymaj się prawej strony. No, Poland Rebuilding i tak wyciąga ile się da, dokładnie. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Skala robi swoje, no ale tu mi się właśnie podoba to, że te 100 km to się trochę jedzie, a nie, że... Kamil Korzekwa, jak będzie coraz więcej przypadków, że zrobią... No, zrobią lockdown, no, zrobią. Sławek Parszewski, gdzie jedziesz? Sławek, teraz jedziemy do Chojnic. Do Chojnic jedziemy. No, robi dobrą mapę, naprawdę, z ekipą. Właśnie, a Matamet, ile was tam jest? Napisz, czy coś, jak jesteś jeszcze tutaj. Ile was tam teraz jest? Trzymaj się prawej strony. Brrr! Szalony! Słuchajcie, na DLC nie widziałem, to u Matameta se zobaczę, kunia. Kunia se widzę. Jeździliście kiedyś kuniem w WTS-ie? Czekajcie. Siedzimy sobie normalnie na wozie. Ty, posuń się, Dzidek, posuń się. Teraz będziemy jechać w kunia normalnie. A wolniej już nie idzie, kurwa. Nie, bo zaraz w życiu się znajdziemy normalnie. Kurde. Dobra, lecimy dalej, bo... Ale faza Wores, nie? Na DLC to biały kruk, a tu mamy, proszę bardzo. Cyk. Demo Farmer's Life. Naprawdę pięknie, no. 15 po 5, 13. Naprawdę elegancko jest, no. Trzeba się tylko jarać i cieszyć, że te tereny są tak, tak już rozbudowane. Jedź prosto. Kamil Korzekwa, a takie samogłoski jak on, eł, znasz? Polecam używać, naprawdę, polski język jest bardzo piękny z tymi samogłoskami. 4 stałe osoby plus kilka pomocników. O, no to ładna ekipa. Bardzo ładnie, Kamil Korzekwa. Zaczynają robić obwodnice, okej. Matamet, kilku. A kilku pomocników, no tak, kilka. Trzymaj się prawej strony. No to ładnie. Jedź główną. Kilka parówek i Matamet. O ja. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Potem jedź główną drogą. Łąg. Ja pierdzielę, co za miejscówki, ej. Łąg. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Mac jest... Kurde, Mac, nie możesz jakiegoś niku takiego fajnego sobie znaleźć, zmienić. Jestem parówka od drogowskazów. Polski język, trudny język. No nie trudny język, tylko... dla leniwych to jest trudny język. Siema Jankes, witam Ciebie. On, eł przez pigułkę, tak. A są stadiony? A nie wiem, czy są stadiony. Czersk, proszę bardzo, dokładnie. Ej, mieliśmy u góry mieć tą mapę. Jest Czersk. Teraz będzie Rytel. Trzymaj się prawej strony, potem jedź główną drogą. Jedź prosto.
kiedy wieść suchary. No nie ma tutaj czerw i rytel jest, może gdzieś będzie, ja nie wiem nawet gdzie te suchary są. Ale jakie lampy piękne, ej, hello. I ten kościółek tak tutaj pyk, no naprawdę, Mniodzio, panie, mniodzio. Trzymaj się prawej strony. I flaga Polski, podoba mi się to, bardzo mi się podoba. Rosyjskie miasto? Czersk? No nie no, Czersk to by było, ale nie wiem czy jest takie miasto, ale Czersk to jest nasze, ej hello. Zostało mi jeszcze coś tej zimnej kawy, tam jeszcze pół łyczka. Słuchajcie, 23 tony i z dwójeczki rusza, nie ma co narzekać. Matic, bo to jest stary mod na Road, stary Road Advisor. Bo ja na mapie Matameta jeszcze jeździłem na poprzedniej chyba wersji. I tam miałem ten stary Road Advisor, który nie działał i tam już ktoś podesłał nowszą wersję i na mojej, na moim oficjalnym profilu już mam tą wersję włączoną lepszą. Że muszę się tego starego pozbyć. Jedź główną drogą. Spoko. Nie denerwuj się. Tylko jakieś takie MAC 32ZG to jest takie, wiesz, wymawianie tego jest takie dosyć ciężkie. Idealnie odwzorowana droga praktycznie. Jędras Boss. Polskie oko na świat. Pokaż mapę. A już dawno nie pokazywałem. Proszę. Jesteśmy tutaj w Czersku, teraz Rytel i Chojnice. Chojnice sobie troszeczkę objedziemy. A jeżeli chcecie zobaczyć dalszą część mapy, to tutaj jest ta... Nie mogę bardzo daleko jej oddalić. Nie mogę. Tylko tu jest jeszcze oczywiście szlak Bówka. Na zeszłą wersję, który działał. Także tak to wygląda. Czerpski? No ale to się mówi jakoś Czerpski, a Czersk, a nie mówi się Czersk. Mac, Mateusz. Ty, tam był wjazd do lasu. Ja nie wiem ile to mi zajmie czasu, ale ja muszę do lasu. Może zawrócę? Chyba, że nie będzie tam drogi, nie? Dzięki Demon, dzięki bardzo Demon. Skończy się ta droga czy nie? Nie wiemy. Ja tu skręciłem tak na czuja tak naprawdę. O, już przejechałem, cicho. Kamera zero w pogotowiu, w razie byśmy spadali pod mapę. Koniec drogi już jest. Dobra, to by było na tyle. Katastrofę ekologiczną. A co ja wiozę w ogóle? Ty, ale ja napoje wiozę, Danko. Spokojnie, napoje. Czekajcie, bo mi się tutaj mój proporczyk rozwala. Od nowa, Demon, w szpitalu jesteś? Mac, gdzie indziej jest zjazd na boki? Ale wiesz, zobaczyłem drogę, chciałem przykozaczyć. Wiesz, o co chodzi. Koniec drogi w lesie. Fatalna, fatalna mapa. Bez drogi, droga w lesie skończona. Lipa straszna. Nowores czytałem przed chwilą, ale nie będę tego, wiesz, co chwilę czytał. O kurde, czwarty dzień po wiatrze grzybów przynosi. No to fajnie masz w sumie, ale czwarty dzień to już trochę dużo, nie? Teraz lecimy na Chojnice. Co to za mapka? O nie. No,
Słaba mapa, minus jeden, dokładnie, Max. Droga w lesie się urywa, no proszę cię, proszę cię, proszę cię. Znowuż autokomis. Trzymaj się prawej strony, potem jedź główną drogą. Tak z powrotem ściśnieniem i ze zdrowiem. Jedź. Uj, demon, to nieładnie, no ale co, no. A teraz jeszcze gorzej, nie? Jak do szpitala, kurde blade. Ja pierdzielę, jak tu jest ładnie, słuchajcie, no. Już prawie jesteśmy w Chojnicach. Jedź prosto. Tam na prawo, Mac, a widzisz, Macak, faktycznie. Mac. To my se tu w prawo skręcimy. I w prawo tam i wrócimy się tą drogą. Jedź prosto. Zjechałeś z trasy. Chyba ty zjechałeś z trasy. Jakbyśmy normalnie po Polsce jeździli, nie? 20 metrów, skręć w prawo. No mówię ci. Tu też droga zamknięta. No co to za mapa jest? Matametu, proszę cię. Ale gość z rowerem se stoi, ej. To jest po nawałnicy tej z 2017? A, okej. Nie ma lasu po nawałnicy, spoko. Ja pierdzielę. Chłopaki, naprawdę szacuneczek. Naprawdę szacuneczek za robotę. Widzisz, Mac, ja bym nie wiedział nawet. Dobrze, że wy mi to mówicie. Tu w Młynkach masz teraz wieżę widokową. Aha. Za ponad 20 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Znajome klimaty. 20 metrów, skręć w prawo. Dobra, i tu wylatujemy z powrotem na drogę. Pięknie. Pięknie, pięknie. Szacuneczek, naprawdę szacuneczek. Czapki z głów normalnie. Niech tu znowuż napisze ten ktoś szapoba normalnie. Jedź prosto. I tu też jest skręt, zjazd w lewo, tak? Ja nie będę wszystkiego tutaj objeżdżał, niech sobie ludzie poobjeżdżają potem. Szpuba, no proszę cię, kargomaniak. Szpuba. Żeś dojechał teraz, chłopie. O ja pierdzielę. Co tu się dzieje bez ciebie, kargomaniak? No jedzie się po Polsce fikcyjnej. Po fikcyjnej Polsce się jedzie, chłopie, jak w realu. Babcia premiumka, tak, czarne raki, babcia premiumka musi być. A ten co tu się rozwalił, to jak Andzia w porzeczkach. Jedź prosto. No, no, Mati Kubiak. A chyba jedyna mapa na oddzielnym module Polski. Jest jeszcze jakaś mapa Polski? No trzymaj się, Baron. Zdrowie i kurde blade. Zdrowia ci życzę. Reszta sama przyjdzie, nie? Jak to się mówi.
jeszcze chciałem tu objechać, a nie, tam dalej objedziemy. Tu w bok nie będę zjeżdżał. Trzymaj się. Ja chciałem ogólnie Chojnicę objechać. Czekajcie, to sobie zaznaczymy gdzieś tutaj, żeby... A, to żeby tu po prostu do tego Baltic Metalurgii? Tu sobie dojedziemy, a wtedy sobie zawrócimy. No jedyna i dlatego właśnie trzeba to, kurde, trzeba to pielęgnować, panie, żeby to rosło. Fikcyjny region. Tytuł mapy w sumie jest sensowny. Fikcyjna, czyli do lasu nie można wjechać. Mijałem wjazd do centrum Chojnic. No wjedziemy tutaj te firmy, a wtedy spróbujemy... Zobaczymy jeszcze, czy tam do centrum jest po co wjeżdżać. Na Iceman, ale my tu mówimy o mapie Polski. Fajnie, Kamil Korzekwa, że jesteś ze mną. Tu, w prawilno. Trzymaj się prawej strony. No, mapa naprawdę picuś glancuś. Jedziemy tutaj jakiejś firmy najpierw, potem pojedziemy sobie, zobaczymy do centrum. Czarne raki, trochę chcesz zobaczyć? Tam dużo mam godzin przegranych. Proszę, jesteśmy w Chojnicach. Wygląda jak szwedzkie domki, albo jakieś domki działkowe takie. Dobra, siadam do środka, bo... Rondo, zjedź. Siema, Motofan V2. Jedź prosto. Cudo, nie? Czarne raki. Kamil Korzekwa, nie, no ja pracuję normalnie. Prawej strony. Piekarz raczej zdalnie nie może pracować, wiesz? No, to jest jedyna mapa Polski, mówię, też... Wujek Solin, od Czew, kiedy to było, chłopie? Tu jest ten Baltic. Chyba tu będziemy musieli zaraz zawrócić. Tam jest garaż chyba. Na Tracker sobie pewnie serwer, gdzie masz własne mody. No, Jakubix, i tak na multi sobie pośmigać na takiej mapce, nie? Ekipą, kurde. Co, coś pięknego to by było. A my tu dalej jedziemy. Halo, halo. Czy chcesz zmienić trasę? Nie, nie chcę zmienić trasy. Zaraz zobaczymy, gdzie pojedziemy. ale ci Filip dał, Danko. Nie mogą być twoje, bo to są Chojnice przez CH. Dobra, to teraz my sobie pojedziemy. A, to były Chojnice. Tu już nie ma do centrum. Tu były Chojnice takie w sumie. Czyli w prawo my tu dojedziemy do naszej firmy chyba. Tak mi się wydaje. Piekarnię u Dandiego postawi? Ale to w Linköping by musiał postawić. No, taki bardzo dobrze ma tamet, bardzo dobrze. Ale zobaczcie, można przejechać chyba. Kamera zero w pogotowiu, wiadomo. Radek Wegner, w lewo skręć. A w lewo już nie chciałem skręcać, bo po co? Droga widmo, tak. Ale zobacz, droga nas doprowadzi do... Droga nas doprowadzi na rozładunek, pięknie. W Linköping, no tak. Cybuchowo, Motofan? O, jakaś fajna mapka. Skręć w lewo.
Dzięki za suba. Za ponad 20. Trzymaj się, Iceman. Skręć w lewo. A my tu w lewo jedziemy do Renar Logistic. Skręć w lewo. Potem skręć w lewo. My nie jedziemy do Renar. Czekaj, do Renar czy tu? Ej, tu jest jeszcze jakaś droga, panie. My tu skręcamy. No jedź tym Mercedesem. Dojechałeś na miejsce. Super, dzięki. No proszę, Wores. Bardziej zaraźliwe niż koronka, Jakubix. Wiem coś o tym. Wiem coś o tym, kurde. Tak samo jak farma. Jak ja wiem, że chłopaki przyjdą na farmę, będziemy działać i że mamy już tam dzisiaj kasiorę do ogarnięcia, to też mnie już farma ciągnie. Jeszcze kawałek, dobra. To mogłem naprostować, ale... Ja jak to, ja nie prostuję, bo po co? No trzymaj się, kamień. Załapie? Załapałem. I walnie stała ekipa znowuż na czacie odwali bekę. No. Będzie grubo na pewno dzisiaj. Posłuchajcie. No cóż. Na tym etapie sobie zakończymy dzisiaj. Jeszcze sobie raz tutaj polecimy w te tereny właśnie, gdzie mi żeście mówili, żebym pojechał... A, teraz już nie pamiętam, gdzie to było. Tu miałem jechać w lewo. To widzicie, to tu by my dojechali i tu już by był Kuńc. Tu by był pany Kuńc. Także Matametu, jeżeli jesteś, a jeżeli cię nie ma, to będziesz na pewno to oglądał. Dzięki bardzo, stary, za udostępnienie mapy. Naprawdę szacuneczek, naprawdę piękna sprawa. No, bardzo mi się podoba. O, tu jest jeszcze ta droga taka boczna, jakaś tu piaskowa, cyk, cyk, cyk. I nią się dojedzie do... I patrzcie, tu jeszcze tą piaskową drogą się gdzieś dojedzie. Ej, to będzie beka. Tą piaskową drogą się... Ale tu można sobie nawet pojeździć praktycznie poza mapą, słuchajcie. Elegancja Francja. Matametu, dziękuję bardzo. Macak, no i napokazałeś się, tak? Napokazałem się. Właśnie obejrzałem fragment z Trzewem, jestem pod wrażeniem. No dokładnie, Quebec, ha, dojechałem razem z tobą, idealnie we dwoje zakończyliśmy, super. Arek, tak, zobaczysz wszystko na farmie. Ja jestem ciekawy, co te kaczki kozy jedzą na tej mapie cybuchowe. Tak, o właśnie, Basia i Piotrek napisali. Szapoba normalnie, Matamet. Także ja dziękuję bardzo za dzisiejszy stream, słuchajcie, za obecność. No, jak zwykle frekwencja w takich sytuacjach, kiedy jest w ogóle jakaś nowa mapa, czy to jest fikcyjna Polska, czy to jakieś DLC, frekwencja jest mega, a w ogóle jeżeli chodzi o mapę Polski, to zawsze frekwencja, czy na Polandzie, czy u Matameta jest zarąbista.
Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejszego streama. Zapraszam tam na 21, może trochę przed, może trochę po. Zapraszam na 21, słuchajcie, na streama z Farmy z ekipą. Także trzymajcie się, na razie, Matamet, czapka z głowy normalnie. Trzymaj się, na razie, dzięki.